Hej, witajcie, z tej strony Gilathiss, zapraszam was bardzo serdecznie na pierwszy na moim kanale materiał z gry Zula. Ale spokojnie, jeśli będziecie chcieli zagrać w grę, to link wam oczywiście zostawię w opisie, przez którego będziecie mogli sobie pobrać grę albo na Steamie, albo na IDC Launcherze, czyli takiej platformie, z której można oczywiście tą grę pobrać. A dlaczego w ogóle gram w tą grę? Twórcy się do mnie odezwali i stwierdzili: Krystian, przetestuj. Mówię, czemu nie? Lubię takie gierki, zresztą widzicie raz na jakiś czas chociażby CS-a i ta gra jest całkiem podobna do tego. Jednak w trochę mechanice takich, jak ja to lubię określać, starszych produkcji, które jak dla mnie mają swój jakiś tam klimat. Może część z was zrozumie, może część z was nie zrozumie, ale już wam pokazuję, o co chodzi. Jak możecie zauważyć, w grze mamy naprawdę mnóstwo serwerów. My wejdziemy sobie akurat na ruki poziom 1.10, ponieważ taki obecnie posiadam, a konkretnie posiadam poziom 5. Trochę gotówki, no i trochę również złota, jeśli mogę tak to określić, w grze. Jak to w każdej grze tego typu macie różnego rodzaju bronie w sklepie i możecie sobie przebierać między karabinami, shotgunami, krótkimi brońmi, długimi brońmi, snajperkami itd., itd. W grze macie misje dzienne, misje tygodniowe i misje miesięczne. No i również sam plecak, gdzie macie chociażby pierwszy set, drugi set, trzeci set, czwarty set, czyli rzeczy, które możecie sobie ustawiać sami, że na przykład na pierwszym macie karabin, na drugim snajperkę, na trzecim inną snajperkę, na czwartym kolejny karabin, na piątce na przykład chcecie mieć potem pompę. My zaczniemy sobie od trybu Team Deathmatch, więc zobaczmy, jak mi pójdzie. Także będąc już w grze, mogę wam pokazać, że mam 4 sety obecnie ustawione i kilka dodatków. Pierwszy to jest AUK, Glock, nóż motylkowy, podwójny granat. Drugie to jest typowa AWP, Desert Eagle, Transform, czyli kolejny nóż i granat. Kolejne to jest kolejna snajperka, Glock, nóż cieni, podwójny granat, M468, Desert Eagle, brzytwa i granat MX1. Obecnie będziemy grali sobie czwartym setem, czyli M468 i mam nadzieję, że coś z tego uda mi się fajnego ugrać. Gramy do 200, jeśli nie uda mi się tu wszystkich broni mam pokazać, to postaram się pokazać dalej. Ale to, co warto robić, to wykorzystywać na pewno. Proszę bardzo. Warto wykorzystywać sobie granaty. A na razie też nie wiem, gdzie są moi przeciwnicy obecnie. Ogólnie tu jest bardzo dobre miejsce do kampienia, powiem wam. Tu jest super miejsce do kampienia. Tylko oni mogą mnie też słyszeć. To jest problem. Pyk. O! Jest, udało się coś, dobra. Trzeba uciekać. Czasami trzeba uciec, żeby coś zrobić. Pyk. Pyk, udało mi się dwóch załatwić jeszcze. A! Prawie, prawie. Było bliziutko bardzo. Także jak dla mnie ogólnie feeling grania z tej brońki przynajmniej wydaje mi się bardzo fajny. W sensie mi się tym bardzo dobrze gra. Tym karabinem przynajmniej. Oczywiście myślałem, że już padnę. Dobra, nie padłem. Cześć. Pięknie. Także jak mówiłem, gra jest może trochę inspirowana różnymi innymi grami, bo niektóre mapy wyglądają bardzo podobnie, ale nie ma co tutaj narzekać, bo feeling gry jest bardzo dobry. Widzę, że tutaj już ciśniemy ich pod respem, więc pięknie jest całkiem. Dosyć ciekawa strategia, niestety nie mam pompy. Dobra. Nie chcę też im wbijać na respa, bo to... Butcher. Pek, 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 pek. Serial killer. Dobra. Witam serdecznie. O nie! Najgorzej wyciągnąłem broń totalnie nie w tym momencie. Ale feeling jest tak samo, z nożem chodzimy szybciej, przynajmniej według mnie, mam taką zieloną brzytwę. Całkiem w sumie ciekawy pomysł na tego, na nóż muszę przyznać, jeśli chodzi o to. Wygląda na pewno zacnie, a Desert Eagle wygląda dosyć specyficznie, muszę przyznać. No, tam ktoś się porusza. Chciał mi nejda rzucić. No nie, nie trafiłem go nawet ani razu. Za bardzo się skupiłem na tego, na samych broniach i pokazywaniu wam tego, ale spoko. To nie problem jakiś większy, zaraz się go zdejmie. Dobra, tu nie ma nikogo. Cześć, witam serdecznie. Co jest? A ty, gościu, skąd się... O, ślagi się. Chyba moje połączenie internetowe nie dawało sobie rady przez chwilę. Dobra, lecimy sobie dalej na akcję. Już się wszystko ogarnęło, więc mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. Dobra, tu nic. Cześć. Tu nikt nie wyszedł. Czemu oni nie widzą ich, to ja nie wiem. Cześć. Bang. Oczywiście połączenie internetowe, ale to jest mój ping niestety, mam 90. Cześć. Powolutku, powolutku, po cichutku. Tu pilnują, tam pilnują. Muszę tu iść szybko. A, brzytwą! Brzytwą go, dobrze. Pięknie. Ile mam? 23. To już nie tak daleko. To już nie tak daleko do pierwszego miejsca. Dobra. Cześć. Witam se... Ojojojojoj. Dostałem nade'em, ale już jestem pierwszy, mam 28. Od nich koleś ma 39, więc całkiem sporo bym powiedział. Tam rzućmy sobie nade'a. Nie dostał nim. Całkiem jeszcze się schował. O nie! Wlazłem w najgorsze miejsce. A! Brakło. Dobra, on tu się strzela, tam spokój, tu spokój, teraz tu idziemy. Siemka. Siemka. Tu nic, tam nic, tu jeszcze jeden. Pięknie, dobra. Więc widzicie, jak feeling gry, jeśli chodzi o tą brońkę, jest super. A! Brakło mi. 66, ale dobiją go? Nie dobili go. Pompa. Będę musiał sobie też może pompę kupić i przetestować ją. Siup. Nie trafiłem nikogo z tego nade'a. A ja sobie tu poczekam. Dobra. Cześć. Czasami wystarczy ich wyczekać. Dobra, tu też nic. Tu ktoś górą idzie. Mam 20 HP. Ale kogoś jeszcze załatwiłem. Tego też załatwiłem jeszcze. Dobra. Ale ciśniemy ich to ostro. A! Dostałem z pompy, już miałem tak mało zdrowia, że to jest coś. Teraz tędy. O, przycisnęli nas. Wygraliśmy, pięknie. Nie byłem niestety, jeśli chodzi o top fragi, byłem trzeci, ale uważam, że poszło mi świetnie. W sensie, miałem dobre KD ratio. Zaraz zresztą zobaczymy to wszystko. Poziom 7, dziękuję serdecznie, ranga kuzyn. Dostałem tu jakieś rzeczy. 39/11, więc to są dobre statystyki. Tamta mapa to było Persepolis, teraz jesteśmy na Starym Mieście. Jak nam pójdzie tutaj, zaraz będziemy w stanie pewnie to zobaczyć. Proszę bardzo. Jeszcze mam M268, ale zaraz się przełączymy na AUG-a, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Może tu ktoś jeszcze będzie? Był i idealnie mnie trafił nade'em, więc no... Szczęście jego, tak powiedział. No i tak wygląda sobie AUK, więc w tym przypadku posiadamy jeszcze Glocka, który jest dosyć ciekawą bronią, bo jak widzicie wygląda dosyć futurystycznie. Przynajmniej ja bym to tak określił. Allo, proszę mnie tak nie bić. No, wychyl się. Cześć. O nie! Aaaa! Najgorzej. Najgorzej po prostu. Myślałem, że tutaj będę musiał pomóc. Dobra. Przeciwnicy dostali. Nie wiem, czy to jacyś będą? Nie, nie ma na razie przeciwników. Ciekaw jestem, czy mogę tak przerzucić do nich nejdy. W sumie to nie wiem. A! Ale możemy również się zaraz spróbować ustawić z... O, tu już nie ma tego, już nie ma naszych. Dobra. Tu jest kolejny. Dobra, pięknie. Jest, nice. Stawmy się na krótko. Dobra, super. 4 fragi zrobione. Mam ile? 10 HP, więc muszę uważać. Jeśli będą wychodzić. O! Trzeba uważać. Dobra. A! Gdzieś tam mnie złapał boczkiem, ale udało mi się bardzo fajnie to przytrzymać, uważam. Cyk. Cyk, 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 cyk. O nie, jest dwóch. Dobra. Dobra, jest, udało mi się schować się teraz do dołka. Stąd w sumie można byłoby ich bardzo ładnie pruć. Wow. Cześć. Halo, gościu, proszę mnie nie blokować, dziękuję. Ustawimy się tak, wysokość głowy i czekamy tylko na wejście. No, come on, wchodźcie tu. O, do, to nie było dobre. 10 HP. Gramy do setki tutaj, jeśli chodzi o to. Siup, siup. Dwa najdziksy. I znowu ten sam mnie załatwił. W sensie, zostało mi bardzo mało HP i dlatego... Dobrze, spróbujmy może pójść sobie jakoś midem. Jak widzicie, no, balans broni jest całkiem okej. Każdy jest w stanie z każdej broni załatwić. Headshot, double kill, headhunter. O, myślałem, że go zabiłem wcześniej. Dobra, teraz tu trzeba popilnować troszkę. Dobra, damy radę wam pomóc. Siemka? Siemka, to my już. Dobrze, super. Przeładować. Mało fragów zostało do zrobienia. Dobra, nice. O, znowu jestem pierwszy. Kurde. Ostatni frag do zrobienia. To ty będziesz. Proszę bardzo, cudownie, pierwszy byłem. Proszę bardzo, jak pięknie i elegancko się prezentuje tutaj. Dobrze, to przejdźmy sobie może na sabotaż i spróbujmy troszkę pobawić się na snajperki. 26/7. Okej, bardzo fajnie. Dobra, skoro jesteśmy już na mapce, to może pokrótce wytłumaczę zasady. Jesteśmy na sabotażu i tutaj działają zasady troszeczkę inaczej, bo tutaj mam, jak widzicie, zestawy broni i mogę z nich korzystać, nie muszę mieć żadnych pieniędzy, tak jak to działa chociażby w CS-ie, czyli jest zupełnie inna mechanika. Czy lepsza, czy gorsza? Zostawiam to na pewno waszej ocenie. I ja będę starał się tutaj grać dwoma brońmi, AWP i Cheytakiem, jeśli chodzi o to. Obydwie snajperki troszeczkę się od siebie różnią. Różnica jest chociażby taka, jeśli chodzi o... powiedzmy samą broń, tak? To, że tą strzela się zupełnie inaczej niż tą, ta ma przede wszystkim tłumik, ta mi się wydaje troszeczkę szybciej strzela, to jest moja opinia, to co miałem okazję chwilę nią pograć. Plus tutaj mamy Desert Eagle, który jest z tłumikiem i no strzela, zresztą mieliście okazję już zobaczyć jak strzela przy okazji chociażby M468, a tutaj mieliście okazję zobaczyć Glocka przy AUG-u, więc tutaj troszeczkę myślę lepsza broń, druga jeśli chodzi na krótkie dystanse, Desert Eagle trochę lepsza na długie, więc zacznijmy od AWP. Plantowanie bomby w sabotażu, to co zresztą już znacie, no i warte znaczenie jest to, że tutaj są drużyny 8 na 8, a nie 5 na 5, więc o wiele trudniej wykerować samemu rundę. Dobra, mamy naszą AWP-kę, więc spróbujmy pójść sobie może na jakiegoś mida i coś wyciągnąć, może nam się uda coś takiego osiągnąć. Pięknie. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Raz. Ciach. A! Tutaj mamy pistolet jako drugi, więc trochę ciężej. I tu też trzeba po cichu chodzić jakby. Dobra, tu jest czysto. Więc może wskoczę tak. A! Mój mi niestety nie pomógł. Musiałem już podejść na krótko, a to nie za bardzo. Widzicie, AWP jest spoko, bo jest cicha, więc nie za bardzo ktoś jest w stanie stwierdzić, skąd tak naprawdę strzelacie. Problem jest taki, że druga broń, którą akurat ja mam dopisaną do tego zestawu, jest trochę średnia, bo jednak jeśli mamy karabin, który strzela wolno, to powinniśmy mieć chyba drugą broń, która strzela w miarę szybko, przynajmniej według mnie. Dobra, przegraliśmy rundkę, mamy tutaj, widzicie, sporo rund, bo 28, więc pierwsza osoba, która... zrobi która zrobi 14 w teorii, to wygrywa. Dobrze, ja tam widzę jakieś... Dobrze, dobra, nie wiem czy im tu trzeba pomóc, czy nie. Dobra, rzucimy sobie na IDK. Dobrze. Ach, trzeba uważać. Nie wiem czy już nie przeszedł przypadkiem. A, nie trafiam! To jest ten, który za mną jest. Dobra, ja będę sobie leciał. Bomba jest splantowana chyba na A, więc sobie obejdę od B. Tutaj długą widzę, że idziemy, więc postaram się pomóc. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie wiem, czy ktoś będzie szedł od tyłu, dobra. Jest! Wow, 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 wow. Nasi tutaj przycisnęli, więc bardzo fajnie. Ja mogę tu polecieć. Dobra, dobra, idziemy za tą, spokojnie. Muszę patrzeć plecy, bo inaczej to będzie porażka jakaś. Dobra, nice. Dobra, chyba dostał. Na pewno dostał. O nie! A! Dobra, jest coś. No dobra, nie ma tego złego. Raz, dwa, trzy. O! O no jak? Dobra, jest. Assist master. Ja mam bardzo mało HP. Ja muszę uważać. Triple kill. One enemy left. Znalazłem. przeciwnika. Wiem, gdzie jest. Nienazywalny. Okej, no to jest ostatnia osoba, którą dostałem. Mam 10 na 6 i gram samą snajperką, więc uważam, że źle nie jest. No niestety przegraliśmy, wybili naszych wszystkich, dlatego uważam, że w tym czasie czas się przełączyć na Cheytaka. Cheytaka? Cheytaka. Dobrze mówię. Także ta snajperka już będzie troszeczkę inaczej działała. Mam nadzieję, że nie zginę na starcie. Jak możecie usłyszeć, jest troszeczkę mocniejsza. Czy ktoś wyjdzie, czy nie wyjdzie? Jak wyjdzie, nie wyjdzie, wyjdzie, nie wyjdzie. Dobra. To ja muszę tu pilnować. Bo oni tu bardzo łatwo mogą chcieć wejść. Ten słup jest tu totalnie niepotrzebny. Dobra, nice. Jeden zdjęty. Jeszcze go coś tam nade'em walnęło. Więc na spokojnie, dobra, pięknie. Parano, pyk pyk, dwa granaty. Jakby ktoś tam siedział. Dwóch przeciwników zostało. Dobra, czas iść, jakieś psy tu szczekają, halo. Mogłoby się troszkę uspokoić, bo został jeden wróg, więc bardzo się cieszę. No i pięknie wygraliśmy, udało mi się 2 albo 3 osoby załatwić nawet w tej rundzie, więc ja jestem zadowolony, to nawet bardzo. A teraz zobaczmy, jak pójdzie start tej rundy. Raz, dwa, trzy. Więc spróbujmy. Spróbujmy, ja tu pilnuję tego longa. Więc jak coś spróbuję przejść. O nie, przepuściłem go. To jest dla mnie wielki problem. O, trzeba uciekać. Tam jest, wiem. O nie. Sniper. Holy shit! Holy shit! Co tu się stało? Jakie to było piękne! I zmiana stron teraz. Jakie to było po prostu cudowne! Jak mi się to podobało. Lecimy sobie na longusia chyba. Przypilnować, mam wrażenie. Spróbuję przynajmniej. Od razu mam 2 nade i myślę, że to może całkiem fajnie poskutkować. Albo nie! Pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Idę na shorta, O, dobry nade. Sam się wpakowałem na swojego nade'a prawie. Dobra, tu nikogo na razie nie ma, z tego się cieszę. Żegnamy. Dobra, papa. Został jeden, ta. Boże, co mnie straszysz, gościu? Jest tu gdzieś na spawnie, czy gdzie? Dobra, jest. Wygrałem rundę, no dosłownie, bo zabiłem 3 osoby, więc prawie pół teamu. Ja nie wiem chyba po co tu stać. Skoro ich tu tylu jest, ja sobie pójdę tu zobaczyć, czy nikt shortem nie wszedł. Oczywiście ktoś wszedł. Wszedło dwóch, weszło sobie 2. Dobra, nie widać go. Jest tam, ja to wiem i on to też wie. Dobra, nie ma go. Nasi tu ogarniają. Został jeden na longu. Dobra. Trzeba iść na longa, bo tu ktoś już wbija chyba. Dobra, nieważne. Papaka splantowana, to nieważne. Pyk, 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 pyk. Nie wiem, 6? 6 chyba zabiłem, to jest prawie cały team. No i rozbrajamy. To jest piękna runda, która pokazuje to, jak można ładnie ugrać. A nasz jeden gościu stał w ogóle na respie. 31 na 15, nie narzekam. Już mi piszą, że cheater. Piękne po prostu, piękne. Ja mogę sobie przejść, ja sobie znowu poczekam. Zdjęli tam kogoś, dobra, ja sobie stąd spadam. Skoro tu już 2 osoby zdjęte, to ja nie mam co robić jakby. O, dostałem ze snajpy. Nikt tego shorta nie pilnuje niestety. To jest straszny ból. Chyba ja muszę teraz pójść na shorta, tak mi się wydaje. To jakby nie wychodzi to robienie tego shorta. A chociaż znając szczęście, jak ja pójdę na shorta, to to będzie problem na longu. Dobra. Double kill. Headhunter. Dobra. Nie wiem, gdzie jest przeciwnik, szczerze. I muszę pilnować sam całego A. Nieważne. Nieważne. Totalnie nieważne. Dobra, lecimy dalej. Lecimy znowu na shorta. Tak przynajmniej myślę. 27 na 28. Dobra, spróbujmy jakoś tego, jakoś tymi nade'ami podziałać. Jest ten gościu, ten Falio cały. Jak ten Falio nie zginie, to będzie spoko. Long padł chyba. Oj tak, padł long. To nigdy nie jest dobre. Dobra. Headshot. No już nie mogłem po prostu. Już po prostu no nie mogłem. Jeden został. Ten w ogóle gdzieś na końcu mapy. Ten wie przynajmniej gdzie. Jeśli on go zabije, to będę szczęśliwy. Bo on musi tu podejść. Nie! Nie! W najgorszym momencie się odwracasz. Dobra, załatw go, załatw go. Musisz go załatwić. Jest! Dobra! Teraz będzie decydująca runda tak naprawdę. Co się będzie działo? Także każdą, każdy rodzaj broni byłem w stanie wam pokazać, więc jestem chociażby z tego zadowolony. Pójdę sobie najpierw na longa, myślę. Mam nadzieję, że nie wywalę się na nim. O! Fleszyk jakiś wszedł. Dobra, to jest jeden z lepszych gości u nas. Ale tu już słyszę, coś się dzieje. Okej. Szorcik na razie czyściutki. Okej. Dobrze, nice. Został ostatni, może być na longu nawet. Jest! Wygraliśmy! A nie, to oni mieli 14, ale przegraliśmy mimo to. A ja byłem pierwszy, więc jestem naprawdę zadowolony. Remis to remis, udało nam się ugrać remis. Nie patrzyłem oczywiście na tabelę tych, których powinienem. 10. poziom, mogę sobie wybrać nagrodę. Albo snajperkę, albo karabin maszynowy, albo karabin szturmowy. Myślę, że z tych wszystkich najmniej mam karabinów maszynowych, więc wezmę sobie jego. I 10. poziom. A to by było na tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli byście byli zainteresowani grą, to linki oczywiście w opisie. Trzymajcie się ciepło, do kolejnych materiałów, no i pa pa!